Nasze poszukiwania idealnej harmonii w połączeniu elegancji i sportowego stylu znalazły swoją odpowiedź w kolekcji VS1. A przynajmniej tak na swojej stronie internetowej twierdzi producent tych zegarków. Zapraszam. Tak w pierwszych słowach opisuje m.in. ten zegarek na swojej stronie internetowej producent, marka Armand Nicolet. Marka, która na tarczy zegarka umieszcza Swiss Made. Marka, która według danych na swojej stronie internetowej istnieje już bardzo długo, bo ponad 100 lat. Ale marka, o której ja osobiście nigdy w życiu nie słyszałem, dlatego zacząłem patrzenie na ten zegarek także nieco przez pryzmat tego, cóż to jest za twór, cóż to jest za marka, i zrobiłem taki swój mały, jak to się zwykło teraz mówić, research. Cóż przyniosły te moje internetowe poszukiwania informacji? No, rzeczywiście wydaje się, że marka jako taka istnieje od bardzo dawna. Że jak wiele innych marek miała swoiste kłopoty podczas tak zwanego kwarcowego kryzysu gdzieś w latach 80. ubiegłego wieku, że pojawił się nowy inwestor i dzięki temu marka nie zniknęła z pola widzenia, ale jest ciągle z nami i proponuje zegarki. Proponuje zegarki w całkiem dużej ilości kolekcji, w całkiem szerokiej palecie możliwości, rzekłbym nawet. Ale ja nigdy z ich zegarkami się nie spotkałem, i to jest absolutnie pierwszy kontakt. To moje pierwsze spotkanie z tym brandem zawdzięczam możliwości, która powstała dzięki temu, że sklep Wrzeciono Czasu wypożyczył mi ten zegarek na zasadach naszego kanału, które już kiedyś przywołałem i o których traktowało osobne wideo. Zostawiając nieco na boku historię marki i jej dzieje, a skupiając się na samym burgundowym zegarku. Już na starcie powiem, że jest to zegarek, który może się podobać. Jest w nim dużo takiego retro-inspirowanego designu, ciekawa kolorystyka. Generalnie rzecz biorąc coś, co jest teraz dość popularne w wielu markach. Sięgamy do tych naszych historycznych, tradycyjnych rozwiązań projektowych i przywołujemy je z powrotem. Nie jest to zegarek, który grzeszy jakąś wyjątkowością, jeżeli chodzi o swój wygląd. On mocno czerpie z wielu wzorców. Dostrzegam w nim jakieś nawiązania do Blancpain 50 Phantoms, na pewno gdzieś kształt koperty sięga do pierwotnych submarinerów z połowy ubiegłego wieku. Można też dopatrzeć się pewnego rodzaju nawiązania do takich marek jak Spinnaker, albo Spinnaker ma też podobne zegarki nawiązujące do Blancpain 50 Phantoms. Mnie osobiście ten zegarek na pierwszy rzut oka bardzo mocno przypominał Baltica Aquascape, którego miałem okazję mieć w kolekcji w brązie, ale miałem też okazję oglądać w wersji stalowej, ponieważ może nie jest jeden do jeden podobny wizualnie, ale ma w sobie taką delikatność, podobny rozmiar i to uderzanie w retro klimat, jeżeli chodzi o swój wygląd. A jak to wszystko jest zrobione i technicznie zaprezentowane? Przyjrzyjmy się. Ano jest całkiem przyzwoicie. Choć według mnie nie jakoś przełomowo. To znaczy, całość specyfikacji jak najbardziej trzyma poziom. Mamy szafir z antyrefleksem, bezel z akrylowym insertem, całość zrobiona z nierdzewnej stali. Mechanizm to, jak nazywa go producent, AN200, który jest zmodyfikowaną selitą SW200. Nie mam pojęcia, na czym ta modyfikacja polega, ale domniemam, że pewnie jakieś inkrustacje, tudzież inne wizualne kustomizacje. Być może jednak jest w tym coś więcej. Zegarek jest kompaktowy, przez co leży na mojej 17-centymetrowej ręce bardzo przyjemnie. Częściowo odpowiada za to mocno taliowana bransoleta. Bransoleta jako taka dość prosta w formie i realizacji, z pustymi endlinkami i zakręconymi pinami. Ma ona dość dużo luzu na ogniwach, nieco jak miewają bransolety jubileuszowe, co też ma taki retro charakter i sprawia, że jest wygodna na ręce. Ale nie sprawia to efektu premium. Wszystko to spięte zgrabną małą klamrą z logo firmy. I chyba ta klamra wraz z blaszanymi endlinkami to najsłabszy element tak czysto technicznie patrząc. Ot, taka blaszka wytłaczana, może i w miarę estetyczna, ale bez szału. Koronka sygnowana całkiem wygodna i działa jak trzeba. Wykonanie koperty jest poprawne, ale nie dzieje się tutaj nic wyjątkowego. Szlify nie są jakieś przykuwające uwagę,
i ani kształt, ani krawędzie. Ot taka retrostylizowana, wygodna koperta. Generalnie to mam taką zagwozdkę, bo wykonanie właśnie koperty czy klamry jest co najwyżej poprawne i nie zachwyca. I zastanawiam się, czy to efekt zamierzony, wynikający z przyjętego retro stylu, czy... Cóż, tak im wyszło. Bezel jest całkiem spoko w uchwycie i działaniu. Nie jest to jakiś cud inżynierii, ale nie ma luzów, trafia jak trzeba i całkiem ładnie wygląda. Zdecydowanie najciekawiej i najfajniej jest na tarczy. Zacznę jednak od delikatnego czepiania się. Rozumiem użyteczność, rozumiem podniesienie jej nawet przez zastosowanie cyklopa. Ba, doceniam, że jest to wewnętrzny cyklop. Ale okno daty według mnie nie robi tutaj przysługi i wygląda jakby nie do końca stąd. Może przy dopasowaniu kolorystycznym byłoby lepiej, ale jakoś mi nie pasuje. Może to przez to, że to jedyne elementy prostokątne czy o prostokątnym wyglądzie w całym tym zegarku. Poza tym tarcza, indeksy, wskazówki mogą się podobać. Jako całość jest w tym jakiś pomysł i wykonane są całkiem przyzwoicie i cieszą oko. Spędziłem z nim na ręce kilka dni. I to zegarek, który można polubić. Ma klasyczny klimat, a nowoczesna specyfikacja sprawia, że nie strach używać go na co dzień. Oceniłem też tego Armand Nicolet moją skalą oceny fanu z zegarka. I dostał on nieco mniej niż połowę możliwych punktów. Jak już wspominałem, zegarek wypożyczył mi sklep Wrzeciono Czasu i za to im dziękuję, bo mogłem go zobaczyć i poznać. A co z tego mamy? Mamy z tego wszyscy my kupon rabatowy do sklepu Wrzeciono Czasu, za który też bardzo dziękuję, a wszelkie informacje szczegółowe a propos tego umieszczę w opisie filmu. Ale to nie wszystko. Czekałem z tym na koniec, bo ma ten zegarek jeszcze taki jeden killer feature, że tak to ujmę. Mianowicie marka Armand Nicolet katalogowo wycenia go na 7,5 tysiąca złotych. A to jest bardzo dużo pieniędzy. To sprawia, że ten retroinspirowany diver musi zabiegać o klienta, czy musi stawiać w szranki w pewnym sensie z naprawdę wieloma rozpoznawalnymi i znanymi modelami dużych marek. Taki na przykład wspomniany tutaj Baltic według strony producenta wyceniony jest mniej więcej na połowę tej wartości, a w moim osobistym odczuciu na pewno nie jest to zegarek dwa razy gorszy. Ośmielę się nawet stwierdzić, że jeżeli chodzi o jakieś poczucie jakości, gdy się z nim obcuje i taki cały sznyt, cały fan z interakcji z zegarkiem, to Baltic podobał mi się nieco bardziej. Za co więc warto zapłacić Armand Nicolet tak duże pieniądze? Katalogowa 7,5 tysiąca złotych to jest naprawdę dużo pieniędzy i ja nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że za takie pieniądze mógłbym ten zegarek polecić. To prawda, to jest retroinspirowany, całkiem zgrabny, wykonany diver, ale podobne rzeczy widzieliśmy w Baltiku, podobne rzeczy widzimy też w bardzo wielu innych elementach. Jego design, pomysł na niego bazuje też na inspiracjach z ubiegłego wieku, z początków całej ery diverów, więc nie możemy tutaj mówić, że jakieś koszty R&D są wielkie. Być może nie doceniam kalibru marki, ale jako że nigdy o nich nie słyszałem i nie udało mi się znaleźć też jakiegoś szczególnie wielkiego echa ich istnienia w internecie, to pozwalam sobie domniemywać, że ten kaliber marki też nie uzasadnia tak wysokiej kategorii cenowej. Ale to tylko moja opinia, a nie mnie decydować o tym, jak kto wydaje pieniądze. Zegarek jest fajny, miły, uroczy. To jest chyba dobre słowo, które go opisuje. Jeżeli z kimś z Was rezonuje to wszystko jako całość, to będzie to zegarek, który może być używany na co dzień i może cieszyć. Tylko warto rozważnie wydawać swoje pieniądze. To tyle o tym burgundowym retro nurku ze Swiss Made na tarczy. Dziękuję i do zobaczenia.